Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Dom 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku Sąsiedzi. Jest ze mną oczywiście Tans. Dzień dobry. I dzisiaj wszyscy sąsiedzi, czyli Brączuś i Boruś. Siema. Witam serdecznie. Lecimy na pełnej, jak widzicie, nowy nabytek. Jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, starego Grimusia pożegnaliśmy. Było fajnie, sprawdziliśmy, jak takim małym można porobić. Dojczyk coś tam przy nim porobił, ta nas już leci bardzo mocno. Bo roboty mamy sporo, bo mamy ostatnie, można powiedzieć, dwa odcinki z wiosny, więc musimy wszystko zrobić. Dlatego tego Grimusia bardzo mocno kupiliśmy i dzisiaj wybraliśmy pole numer 91. Jak na razie, jak widzicie, dość fajnie się sieje, znaczy sadzi, przepraszam, i liczę się z tym, że tak będzie do samego końca. Teraz poprosiłbym, żeby się to odpaliło i sadziło. Jest git, lecimy. Ziemniaki przygotowane mamy na przyczepie. Wraz z kaszlem to jest interes życia, wręcz bym powiedział. Oby tylko wszystko tutaj ładnie było git. Na razie jest oczywiście wstępna wersja taka na tym polu, że sadzimy tak gdzieś prawie, że przez środek, można powiedzieć sobie tutaj przeciąłem, by jeździć naokoło, bo oczywiście każdy bok i poprzeczniak będzie obsiany, prawdopodobnie owsem. Bo nic innego nie mamy. Moglibyśmy też to obsiać soją, ale prawdopodobieństwo takie, że może nam się coś skolidować, czyli soja z ziemniakami się nie zgrać i nie moglibyśmy tego skosić, jest mała, ale jest. I to jest taki trochę problem z tym, żeby potem nam nie wyszło jakieś problemy w stylu, że zboże naokoło będzie nieskoszone, a ziemniaki już będę mógł kopać, więc no... Nie chcemy ryzykować i będzie prawdopodobnie owiec. Owiec też będzie na polu numer 94. Ten kawałek tam, można powiedzieć, koło domu. Nowy, tak. Bardzo ładny. Więc mi się zdaje, że będzie git. Ogólnie miał tam być jęczmień, ale żeśmy się trochę zagalopowali z polem 24-25. Tam żeśmy się skupili, żeby zasiać. Z jednej strony nie musieliśmy tam siać, bo tam był owiec, więc mogliśmy nawet w kwietniu. A zrobić ten jęczmień, ale tak szczerze mówiąc bardzo dużo mamy ozimych, tam chyba pszenicę mamy ozimą i jeszcze zostało nam pszenicy i jęczmienia z tamtego sezonu, więc myślę, że jakoś tak bardzo mocno nam to nie jest potrzebne, a tylko jak dobrze wiecie, oczywiście używamy zboża dla kur, bo jak na razie nam do niczego innego nie jest potrzebne. Jeżdżę na GPS-ie, bo chcę, żeby jednak prosto te ziemniaki były posadzone. To jest podstawa wręcz, dlatego też ustawiłem sobie równo 3 metry, bez żadnych problemów naokoło, pasuje idealnie. I myślę, że wszystko się tutaj ładnie nam zgra. Tych ziemniaków tak będę, nie wiem czy w ogóle uda mi się posadzić, bo to jest dość długi i żmudny proces. Nie wiem, czy uda mi się go posadzić do końca, ale tak chciałbym na dwa przejazdy, czyli pewnie jakieś 12 metrów gdzieś tam po bokach, żeby na luzie tego miejsca było. Tych ziemniaków też ogrom jakoś nie potrzebujemy, chociaż ciężko byłoby określić, bo nie wiemy, ile było na polu 122 wtedy. Ale no, z 200 by się przydało. No, co prawda, to prawda. Też troszeczkę żeśmy się tak za szybko rozpędzili, bo tych ziemniaków było mało i żeśmy wszystkie sprzedali, więc sadzeniaków nam nie zostało. Musieliśmy dokupić sobie. No ale cóż, tak to jest niekiedy, jak się nie pomyśli, to się po prostu traci na tym. Ale najważniejsze, że te ziemniaki jakoś mega drogie nie są, więc do kupna tam te parę ton kosztuje też parę tysięcy tylko, więc nie jest źle. Ogólnie mamy na koncie 23 tysiące. Po kupnie Grimusia, za który daliśmy chyba prawie 40 tysięcy. Tak, mamy kredyt, bo bez tego ani rusz, chociaż myślę, że kredyt to na spokojnie będziemy mogli dzisiaj oddać, ale na samym wstępie wleciała nam fajna rzecz na przyszłość, jeżeli chodzi o tą sergię i o sianokosy, więc teraz odpalamy sobie, dość mało tych ziemniaków idzie. Jak dobrze pamiętam, tamten Grimus miał bardzo mały zbiornik i może też dlatego mi się tak zdaje, bo tutaj zasypałem do pełna i naprawdę myślę, że sporo okrążeń zrobię.
Więc właśnie, nie wiem, czy znów nie za dużo kupiłem. A propos sąsiody, tej waszej tam rewelacji w sklepie i w ogóle faktycznie się rozglądam po waszym gospodarstwie, chcieliby sprzedać może z grawiarki? Grawiarki pewnie, jest taka możliwość, żeby zagrać. Jest oczywiście taka możliwość, ale najpierw zobaczymy. Potrzebia może ciągnij je. Bolek, weź klasę, zatrzymaj. Już zatrzymuję. A jeszcze pytanko mam, nie chcielibyście pożyczyć na może 5 minutek, będziecie używać dzisiaj przetrząsarki? Nie. Dzisiaj się na kosów na pewno nie będziemy robić. Więc możecie wziąć nowe w 100%. Jeżeli chodzi o zgrabiarkę, ona na szybko jest do sprzedania za 7,5, więc pewnie jakieś 8 z groszami pewnie będzie na sprzedaż, ale to się tam okaże, jak pojedziemy na sklep. Więc teraz tak, najważniejszą rzeczą, o jakiej gadamy, to właśnie Kronet Fadro za prawie 20 tysięcy. Jest to dość duża zgrabiarka, prawie 10-metrowa, ale większa i w końcu... No musimy wymienić tą naszą zgrabiarkę, bo ileś to można jeździć. Jest promocji, jeszcze taka. Więc jako, że mam jeszcze chwilę czasu, albo jednak jak wykręcę, to może tak zrobię, żeby nie było, że się trochę tam za długo mi to zejdzie i wyjdzie na to, że znajdę się u sąsiada w binie prosto, a jednak nie, najpierw płot jest, więc będzie pewnie u sąsiada w płocie, więc wykręcimy, odpalimy, żeby on sobie dalej leciał i będziemy mogli troszeczkę pohandlować. Sprawdzimy też. Ta nazwa będzie miał chwilę, to naszą starą zgrabiarkę zaprowadzi na sklep i sprawdzi, po ile dokładnie chodzi ona na sprzedaż. Może siada wtedy. Jak coś, to ja mogę podjechać z nią, wam wiem zaprowadzić, bo ja bym pożyczył wtedy sobie tą. Tak, coś możesz. Przetrząsarkę wam podjadę, wy tylko tam klikniecie i zobaczycie. Dobra, możesz tak zrobić, to nie ma problemu, to nawet będziemy cały czas pracować, bo jednak tej roboty mamy sporo. Ale jak już jadę, to od razu bierzemy tą kronkę, a zarejestrujemy ją sobie tak, jak być powinno. Tylko gospodarz, zapraszam. Dobra. Niech będzie. Będzie szkoła. A niech będzie na Tanasa trochę, co nie? Co na mnie? Zarejestrowana. A. Jak będzie zła, to będzie na ciebie. Musisz do bezpieczenia jechać. My się tak wymieniamy. Oczywiście nadal myszka nam ucieka. Prawie 20 tysięcy za ten interes, ale... Spokojnie za zgrabiarkę, chociaż prawie połowę liczę, że dostaniemy, więc tak szczerze, no interes życia, za ten interes, niechaj wyjdzie, że zapłacimy 10 tysięcy, to naprawdę super, super zgrabiareczkę mamy znów na kolejne sezony, bo jednak jest o wiele większa. Sprawdzimy, wiadomo, nie jest to zgrabiarka, która zgrabia nam do środka, czyli robi nam tworzy nam od razu pokos, babka, jednak trzeba sobie jeździć w te i nazad, ale to już widzieliście, jeżeli oglądaliście oczywiście od zera do farmera, bo tam też bawiliśmy się nią i na pewno ładnie się nią ogarnia, dlatego też wiem, że warto ją kupić. No to ogarnijcie tam, no, z ciekawości ja już nawet nie będę teraz wysiadał, bo to nie ma po co, no jest lantarka. Tak nie wygląda jako duża, ale tutaj jo. Tak, no bo tutaj wiesz, no na odzera jednak to wszystko jest inne, co nie? Tutaj inna sprawa. Czekaj. Co jest do wymiany? Porocuj. 8357 dokładnie. 8357, poczekaj. No to tyle sobie panowie zapisują. No kurde, właśnie lepiej by było, byśmy wtedy ją kupili ze sklepu. Poczekaj, dużo jest rzeczy na przecenach? Nie ma, powinna się pojawić. Dobra. Też mi się tak zdaje. Sprawdzimy, dobra, uwaga. Tak się pojawiła, proszę sobie kupować, bo tak gadaliśmy właśnie z sąsiadami, że jeżeli chcą sobie kupić, to może spróbujmy właśnie taką wymianę, że my sprzedajemy i oni mogą w tym samym momencie od razu to kupić, a nie potem przepisywać sobie to, więc jak tak wychodzi, to akurat jest dobrze i najważniejsze, że się udało. A my mamy już od razu pieniążki na koncie, sąsiedzi będą od razu mogli też sobie tą zgrabiareczkę kupić. Powiem szczerze, że tych ziemniaków naprawdę idzie i końca nie widzę, bo no trochę już sobie posadziłem, ale z drugiej strony fajnie, bo dość dużo jeżdżę nią i tych ziemniaków jeszcze myślę, że na jedno okrążenie mi starczy, a naprawdę dość szybko to sadzenie idzie, bo tak jeszcze z parę okrążeń i będziemy mieli już prawie koniec, więc na pewno w tym odcinku uda nam się zasadzić te ziemniaki, jak nie ja, to po prostu... Będziesz chciał jechać, czy mam dostarczyć na gospodarstwo? Wiesz co, nie, no dostarcz ją. Z jednej strony mi w tym odcinku nie będzie potrzebna, dopiero nawet u ciebie, więc możesz takie coś ogarnąć. Tym bardziej, że takie testy bardziej tego nabytku i nie tylko u Tanasa na odcinku, więc serdecznie zapraszam bardzo mocno. Daj Boże, żeby wszystko się udało. No ale klacz stoi jak coś, nie? Klacz stoi, matko? Dobrze, czy nie?
No nie, a Romiotny, to co ja jeszcze jednak zrobić, nie? Serio? Nie ogarnę tego? Dobra, kawałek go tu muszę pociągnąć. Proszę. Niech ogarnie to. Do uszy. Git. Dojeżdżamy do końca i kolejny przejazd jeszcze 700 litrów, ale myślę, że na luzie nam to powinno starczyć, by wrócić z powrotem. Jak na razie tutaj sobie robię takie ala poprzeczniaki, ale ja sobie to potem wyrównam. Uważaj, proszę, żebyś tej tekstury nie robił w następnych przejazdach, nie? Nie, nie będę robił. Pewno nie będziesz robił. Nie ma takiej opcji. Ale coś... Coś mnie zaczęło drapać w gardle. Niedobrze, że akurat na... Że akurat na odcinek, nic nowego, że się tak wyrażę. Ale no cóż, trzeba to przeżyć. Najgorsze jest to, że nagrywamy od rana, zawsze od rana. Jak coś się dzieje, to się dzieje najgorzej. Ale musimy, bo ten odcinek będziecie oczywiście mieli na dzisiaj. Na ostatni dzień listopada, proszę Państwa. Więc wszystkim Andrzejom wszystkiego najlepszego. Jeżeli jest Andrzej w domu, to tym bardziej trzeba go pozdrowić. Andrzejowi życzymy. Tak, każdemu Andrzejowi życzymy bardzo mocno. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Dla Andrzeja najpierw. Z Łodziną. Andrzejowi z Łodziną. Nie, niechaj tak będzie dzisiaj. Andrzejki, Boże, jest. Całe życzenia. Nieudaczne? Jak ten czas leci? Mamy już Andrzeja, tak? Zaraz będzie Mikołaja. Jeszcze Barbary do tego. No Jezus Mary. Co świętego. Bara. A niedługo zaraz będziemy mówić, że już Adama mamy. No i kurwa. Jeszcze miesiąc, panowie i panie, święta, no. Ten czas tak pięknie leci. Ale naprawdę, jeszcze niedawno mówiłem, po co tą choinkę chować, przecież zaraz będą święta. No i no cyk myk nawet nie zleciało. Jak strzelenie z palca. Kiedyś to jeszcze mordo. Niedawno mówiłeś na chleb Pepa, teraz to. No, no właśnie. A teraz, kurwa, jaki drogi. No, dokładnie. Tak się mówi teraz. Rewolucja Amsterdam 15. Teraz nie, teraz po prostu biorę chleb i patrzę na to. Nie patrzę na to. Miałbym patrzeć, to byłoby źle. Po prostu wrzucam od razu do koszyka i niech się dzieje wola nieba. Tak. Wyliczankę sobie robię. Nie wiem jaki wyjecie, ale może być grubo. Belwederowski, kur... Ogiński. Ciorkę spirytusu i gitara. Ogiński chleb chyba to będzie. Ale pomyśl, jakby tam, nie wiem, było, jak jest teraz tak wódka żubrówka, chleb żubrówka i ogórki żubrówka. Jeszcze do tego śledzie żubrówka. Nie, wszystko na jednych drożdżach. Tak, wszystko po rodzinie. Belwederowski, ja wie to. Ale drogi, to będzie na pewno drogi chleb. Więc to jest pewne, no nic. Daj Boże, żebyśmy kiedyś znaleźli taki piękny, Boże, chleb belwederowski. Stanę chyba dzisiaj jedzie po takie... Kupili do tego 3 kurynioski na przykład jeszcze, to by było super. No a my mamy takie, więc nie ma z tym akurat problemu. Nie tylko 3. Nie tylko 3, może nawet i 333. Nie liczyłem ich, dawno tam nie byłem. Pewnie niedługo będziemy, znając życie, gdzieś tam w czerwcu albo kiedyś znów nam wpadnie coś za jaja, więc takie będą wtedy jaja. Jak ta lala. Najważniejsze, żeby nam na razie wpadały pieniążki, a pieniążki nam cały czas wpadają, bo jak widzicie, krowy lecą aż miło, rozmnażania 90%, więc już po przewinięciu, czyli na ten odcinku będziemy mieli kolejne krówki. Można tak powiedzieć, że nie tylko 10, ale i prawdopodobnie 14, to w jednej oborze. Tu jest dojrzałość, to nie. Same dojrzałości. Oj. O, tu jest rozmnażanie, czyli będziemy mieli 24. Czyli po przewinięciu do Tanasa dojdzie nam kolejne 24 krówki. Trzeba na pewno zrobić TMR-u, bo w jednej oborze nam się kończy, ale na to mamy czas. 8 godzin przewijania. Więc tym się nie ma co przejmować. O, nam pokończyło się w końcu wszystko, co było dostępne na biogasie, więc oprócz oczywiście słomy. Ale to wszystko sobie przygotujemy. To na pewno wyłączymy, bo to już nie będziemy mieli. A całą resztę trzeba będzie po prostu dodać, jeżeli coś nam się tam zrobiło. No kompostów dużo poszło, bo oczywiście rozlewaliśmy gnojowice na wszystkie pola, na kompost. Dałem też na kompost ostatnio na polu ten sklina tak zwany przed gospą. I to było chyba ostatnie, co rozlewałem. A ile mamy w ogóle gnojowice? Się teraz zastanawiam. Chyba już więcej nie. Gnojowice fast. Nie rozlewałem gnojowicy.
Tutaj 32, oj, jest coś do tego, do przewożenia, więc na luzie. Na pewno też mamy mleko. Może w tym odcinku tego mleka trochę wywiozę, bo tego mleka mamy aż to 40 tysięcy, jak nie więcej. Więc też naprawdę sporo tego mleka, więc można i trochę posprzedawać, żeby wyjść tak, można powiedzieć, z kredytem na zero. Zobaczymy, jak tam cenowo mleko stoi. Bo miałem to sprawdzić przed odcinkiem i zapomniałem. Sorry, że tak się wtrącę, ale nie wiem co jest. Co dodaliśmy za mod? Coś z polami w ostatnim sezonie? Albo jakiś nowy mod taki, nie wiem, z jakimiś opcjami? Bo od tego sezonu większość pól na tej mapie ma zęby. W sensie takie coś jak Bronek wysyłał zdjęcie na grupie, wtedy niedosiane. Ja teraz robię na 112 i pole po lewej i po prawej non-stopper tak samo ma takie zęby, nie? Tak, ale to ogólnie samo się wytworzyło po jednym z odcinków, kiedy to było? To było chyba u Bronka wtedy? Wiosne. Co się zbugowało to? Zimowe przewijanie. Zimowe. Wiem, że coś wtedy jak biegaliśmy, jak my zasialiśmy ten, na zimę na tamtym polu 133 i wtedy gdy był zimowy, no to wtedy sprawdziliśmy i to już takie zęby się wytworzyły, były o wiele większe. Teraz zostało. A teraz tam się potem zmniejszyło, więc powiem ci szczerze, nie wiem. Było miesiąc temu? Wyrównało się, a dzisiaj znowu jest do tyłu jedna tekstura, nie? A tutaj na tych polach są zęby normalnie na każdym polu. No, dziwne, ale też może być wina, nie wiem, no, jakaś aktualizacja znowu weszła czy coś. Wszystko jest możliwe, tak. Tu akurat jeżeli chodzi o farminga, to nie zawsze musi być to wina jakiegoś modu, tym bardziej żadnego modu nie wgrywaliśmy ostatnio. Nic z tym związanego, więc ciężko mi na ten temat powiedzieć. A coś chyba było na polu. Tak, wczoraj w konserwie patrząc się skrykowało. No ale nic nie robiliśmy. Oprócz wałowania? Nie, no wałowanie to już dawno wzięliśmy. No to właśnie nie wiem co. Ale przekichane jest, nie? Jak to tak będzie, to przerypana sprawa. Myślę, że to może po kolejnym przemięciu się naprawić. No mam nadzieję, wtedy tak jak przewinęliśmy. To też naprawiono. Wtedy jak przewinęliśmy, no to się naprawiło, tak? Bo nie mieliśmy takich ogromnych zębów. Nie wiem, może po prostu jakby misje tam, gdzie się misje tworzą na tych polach, to się coś odwala, nie wiem, coś w tym stylu. Bo tak samo się zrobiło na tym polu 64 dużym. Też tam były dość ogromne zęby, więc no ciężko na ten temat powiedzieć. Niestety nie mamy aż takiego wglądu, żeby ogarnąć. Ale zobaczymy, jeżeli przewiniemy dalej i będzie coś się działo, no to na pewno trzeba gdzieś tam się powypytywać mapmakerów, czy wiedzą, co może być nie tak, bo naprawdę niektórzy dość dużo w tym siedzą i wystarczy, że szepniemy jedno słówko i wszystko wiem. Widzieli. Tak jak na przykład właśnie z mapą na od zera do farmera. Jeden zły odcinek i już wiemy, że można wszystko kupić i można się bawić, więc to też jest ogromny plus i myślę, że tutaj też wszystko naprawimy. To na pewno jest najważniejsza rzecz, żeby teraz przysiąść sobie naprawdę jednego skromnego dnia wolnego, bez tego nagrywania sąsiadu i sprawdzić te mody na spokojnie, który jest nam potrzebny, bo wiele tych dodatków weekend. Jednak weszło. Tak, no najlepiej weekend. Albo po prostu nawet, nie wiem, tak jak dzisiaj jest taki dzień, że nie będziemy nagrywać tych sąsiadów, chociaż nie, możemy nagrać, bo to z jednej strony Tanasa nie ma, odcinek idzie do Bronka, to jest jeszcze możliwość, ale mówię, no tak trzeba i tak chociaż te małe mody przejrzeć, które są dobre, to zostawić, a które są złe, to po prostu wyrzucić. Najlepsze jest to, że sadzenie... Składam to. Co? Składam to. Co składasz? Ogarkę. Gdzie ty to jesteś? Obok gospy. Dobra, to ja tam zaraz dojadę i się wymienimy. Będziesz sobie sadził ziemniaki, bo ja chciałbym się przerzucić na inną, na inne robotaju. Właśnie co do ziemniaków, to jestem w szoku, bo gdzieś tam to sadzenie całkiem spoko wychodzi. Jak oglądaliśmy to wcześniej, to ta tekstura wychodziła o wiele inaczej. I teraz jest pytanie, czy jak my sadzimy, to ta tekstura jest inna i jak my będziemy ją zbierać, to będzie inna, czy ona tak zostanie? Bo jak sprawdzaliśmy, to ona wychodziła o wiele bardziej na skos. Może nie taki ogromny, ale... No było inaczej. To jest dobrze, tu jest porządek. Tu jest dobrze, ale gdy robiliśmy to modem, no i sprawdzaliśmy, żeby to wszystko było git, ale to był większy. W modzie to tam są te stopnie do ustawiania, więc to tam nie ma co patrzeć na to. No to... Bo w sianiu chyba nie ma. Właśnie nie wiem, nie sprawdzałem tego. Prawie są chyba, ale w sianiu chyba nie. Tego niestety nie ma co. To nie ma tak akurat sprawdzić. Więc no z jednej strony pasuje. Przejechaliśmy, tak jak chcemy, będziemy mieli od rogu do rogu.
robimy resztę wsiewkę oczywiście offside będziemy mieli z głowy, więc naprawdę pod tym względem znów kolejny udany sezon ziemniaka. W tamtym sezonie trochę mało, bo starczyło nam chyba tylko do... My się wymieniamy, co? Tak, już się wymieniamy. Nie wiem, do kiedy nam starczyło ta nas, bo nie pamiętam. Ty jak przewijałeś to, bo chyba gdzieś w zimę, tak? Przewinięcia, no. No, czyli tam luty pewnie gdzieś. Do lutego nam starczyło ziemniaka i to by było na tyle, więc... Nie, do marca to było? Do marca przecież na marzec przewijałem chyba. No jo, ale już w marcu nie było. Wtedy no. już ten, no jo, no, obrazki no, zostały. No, tak można powiedzieć, że luty, czy marzec, no to jeden ciort, ale no nie było tak, jak było wcześniej, czyli nam starczyło tam chyba do lipca. Dobra, ta nas sobie leci. Tutaj zostaje zestaw i ogólnie chyba na dwa razy tutaj przejazd Lemkenem zrobimy, co nie? Tą siewkę? Można, no. Więc możesz sobie też gdzieś tam powoli te boki nawet poobsiewać, żeby też wiedzieć dokąd sadzić, co nie? Jo, teraz sobie. A ja sobie lecę do naszego pięknego dojczyka, bo... Tak to można sadzić. No tak to można sadzić, dokładnie. Tutaj akurat zgadzam się z tobą, że no jest. Jest mega, no i też jest o wiele większy teraz ten zestaw, ale jeżeli byśmy się zamknęli na, od razu kupili ten duży, to ani nie sprawdzilibyśmy tego małego i od razu potem z tego to byłby przeskok ten chyba z podsiewaczem, lub tam jest jeszcze większy. Zarobił chociaż na sobie. Tak, więc coś nieco zarobił, my się trochę pobawiliśmy i teraz czas na kolejną wersję. Teraz czas na to, żebym ja się też pobawił z tą talerzówką, bo tak szczerze to ja mało dość się z nią tutaj bawił, więc w tym odcinku chciałem, a akurat mamy dużo tutaj do talerzowania i mamy dużo też do roboty. Czy ty zasiałeś tutaj to 94? Tak jest. No i dobrze, czyli mamy już z głowy. Dobra, myślałem, że mi się nie opuściło, ale wszystko jest git, więc można sobie lecieć na pełnej i talerzować. 18 na godzinę, tak można pracować. Roman, trzeba dać minutę odcinka. 22. Dobra, to ja zaraz jestem u ciebie. Zaraz szybko to się dzieje. Ładnie. My lecimy też odcinek, sobie gdzieś tak podzieliłem pół na pół, chociaż jeszcze chciałbym polatać z tym mlekiem i sprawdzić to, ale to już później. Mamy jeszcze trochę czasu, więc najpierw trochę potalerzuję, chociaż 10 minut i 10 minut gdzieś tam w transporcie. Więc dzisiaj na odcinku Dojczyk i New Holland, takie ciągniki będą jeździć, bo potem przełączę sobie dojczyka do beczki, bo jednak fajnie by było to ogarnąć. Teraz tak, czy ja sobie tutaj jak sobie ustawię, ale nie. Tak bym poprosił. O, coś się wydarzyło. A, czyżby myszka padła? O, proszę bardzo. Ja chcę ją ruszyć, a ona do mnie mówi, że nie ruszy się. Proszę bardzo i koniec. Kamera stoi w miejscu, co nie? Co się stało? O, no od razu lepiej. Problem cały czas. Ja powiem szczerze, że nie. Ja już tak się przyzwyczaiłem, że ten kabel mi tak ciąży, jak nie powiem co. Więc od razu ja ją tylko po prostu ładuję i rura. I rura. No niestety tak się trafiło, że akurat musiała się rozładować na odcinku. No ale to się często zdarza, bo nie sprawdzałem. Dobra, my sobie teraz tutaj się wepniemy i lecimy dalej. Tak się liczę, że się dobrze przeciąłem. Chociaż nie sprawdziłem, na ile jest procent. Na 1. Zobaczymy, sprawdzimy. Ale chcę też troszeczkę tutaj pojeździć w środku, więc po to mamy GPS-a, żeby wejdziecie z niego korzystać. Wejdziecie na mapę i sprawdzicie, czy ja sieję w ogóle. No nie gadaj, że znowu... To się odpierdala, tak? To jest... No zobacz, co się dzieje, chłopie. Nie mam zasiany, a zobacz, co jest na mapie. Na coś się wydarzyło. Jadę cały przejazd normalnie, mam zasiennik, a zobacz, co się odpierdziela. No nie no, pokazuje, że siejesz. I nasiona znikają, wszystko znika. Pokazuje, że siejesz. U ciebie jest cały ten, zasiany, jo? Tak, no, mnie na zielono pokazuje, że siejesz. Ja mam zaznaczony jako ten. Okay. Jezu, Marek, to się odwali, bo oczywiście w poprzednim odcinku to się odwaliło, gdy sialiśmy ten owiec. Gdy Tanas siał, może tak powiem. To pokazywało, że no, że zasiane wszystko ładnie, a gdy ja, tak jak gadałem w poprzednim odcinku, gdy ten serwer został zresetowany, no to wszystko wróciło do normy, co nie? Czyli nie było zasiane. O, i teraz się pojawiło nagle. To jest ten problem, więc, ale no nie no, na mapie mi pokazuje. No wystarczyło to... podpiąć siewnik, jest git. I już jedzie normalnie, czy też jedzie 200 na godzinę? No, załadowały mi się tektury po prostu, że jest zasiane. Ale jedzie 200 na godzinę znowu? Nie, nie, nie.
Aha. Jedzie normalnie. Wtedy... Ale to coś się odwala, coś wtedy, za... wtedy coś to miałeś te zęby, teraz jeszcze to, żeby kolejny raz nie się jedzie coś, to jest dziwne. Dobra, jeszcze raz przejedziemy, tak? No teraz już jest git. A, bo mi tutaj nie dało, dobra. Jedno pole zasiałem git, teraz tutaj się odpalało znowu. Pozdro. Teraz czaję, dlaczego mi tutaj tak dało, bo ja od początku siałem bardziej w tamtą stronę, więc musiałbym jechać po drodze, teraz sobie wyrównam i będę mógł mieć kolejny przejazd już idealnie. Nawet już tutaj nie będę musiał dalej jechać. O, bo tu już mam zrobione. No i o to mi chodziło. Zjeżdżam sobie teraz. Ten przejazd... I ogień. No najważniejsze, żeby zasiało, tak jak mówiłem, to na tej i nazad zrób. I z drugiej strony też zrób w tej nazad i sprawdzimy. Takie też. I wtedy będziemy też wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Sąsiedzi też mocno sieją na za chlewnią, więc... Więc dzieje się, mamy kwiecień, musimy się wyrobić ze wszystkim, tym bardziej, tak jak mówię, mamy dwa odcinki, my mamy jeszcze do zasiania soję i kukurydzę i to będziemy ogarnąć w następnym odcinku, bo tego ta nas na spokojnie woli mieć już, nie chce mieć kolejnego odcinka z siewu, nie dziwię się, no bo wtedy zostają same siewy, a lepiej gdzieś tam poogarniać coś ciekawszego. I już będziemy mieli kolejne zabawy gdzieś tam z czerwca. Będziemy mieli też sprzedaże, bo w czerwcu, jak dobrze pamiętamy, oczywiście sprzedaż soja, więc pieniążki wpadną i bardzo dobrze, bo nam to bardzo, ale to bardzo jest potrzebne. Soje nie mamy w tym sezonie brony, nie? Co? Nie wiem, co do sprzedania. Nie, ale nie mieliśmy, dopiero teraz jemy. Czyli, Tanasku, będziemy lepsi od sąsiada. Tak. Bo my zarobimy trochę pieniędzy. No nie wiadomo, nie lepsi, bo mają to z 50 tysięcy zarobimy. Na pewno. Przyda tak się. Mi się zdaje. Czekaj, nie tu, panie Adamie. Tutaj. Sojanka. Ale metę trzeba kupić ze sprzedaży jeszcze. Za 500 koni. Za 200? W najlepszym tym momencie to bardzo się cieszę. 50 tysięcy, nawet ponad 50 tysięcy powinno być zarobione. Więc super sprawa. Jak dla mnie boba. Daj Boże, żeby... Tak zawsze takie pieniążki wpadały. Będziemy mogli na nowe nabytki wydawać. A tych nowych nabytków na pewno... Na to pewno się będzie. Się kupi. Jo, na pewno. No i można powiedzieć, że zaczynamy odcinki teraz takie... jak to nas fajnie teraz powiedziałeś. Coś się sprzeda, coś się kupi. I tak samo będzie w najbliższych odcinkach. Ja to zacząłem, myślę, że... gdzieś to potem skończę, bo może też w moim odcinku tak będzie, zobaczymy. Na razie wiemy, że nabytki będą i u mnie są i u nas. Co? Jeździłeś już czy nie? Czym? No handel. Nie. To ja mam dźwięki. Pies do mnie przyszedł na pole. Cześć, Nepsik. Ole, jak ładnie usiadł. Stój, patrz jak pan jeździ. Nepsik. Stój, patrz jak pan jeździ. Ale fajnie, miło tak. Szkoda, że psy nie mogą tak jak na tym wideo siedzieć tutaj ze mną i jeździć. To by było coś pięknego. Ja bym się bardzo cieszył, ale niestety nie można mieć wszystkiego. Ale grunt, że pies przed zobaczyć na pole. Co ja ciekawego robię? A teraz znając życie, pewnie wróci na gospodarkę. A nie, kręci się w kółko. Potem się za robotę wziął. Weź się za robotę, a nie w kółko się kręcisz. A jednak się będzie kręcił dalej. Nie, jakąś ten przyprowadzi, no. Nie, idzie, już nie kręci się w kółko, idzie. proszę, znajdź taką. A, już idzie do domu. Znalazł chyba. Zaszczekała dla niego. Tej Boże. Jak zaszczeka, to będzie grubo. No to talerzowanko ładnie tutaj idzie, jeżeli chodzi o ten zestaw, więc... Mogłem troszeczkę wcześniej tutaj przyjechać, to jeszcze trochę więcej byśmy to ogarnęli, ale na spokojnie, mamy cały jeszcze jeden odcinek. Żeby to wszystko zrobić. Więc ja będę sobie tutaj bardzo mocno działał, bo będziemy musieli pozasiewać sobie dwa pola, więc dość szybko to zleci. Sąsiedzi, ile wy macie jeszcze do zasiania? Nie dużo. Dwa małe. Też dwa. No, to dwa mamy pola. Przepraszam, trzy. Nie, no dwa, ale trzy. To a dwa, nie, trzy. Dobra, no dwa, sorry, bo dzisiaj to skończymy. No. Czyli mamy identycznie to samo do zrobienia, tylko jeżeli chodzi o areał, to tego już nie wiemy. Ile dokładnie jest, ale na pewno wiemy, że ilościowo mamy to samo do zrobienia, więc dobrze. My mamy kukurydzę i soję,
Mamy kukurydzę i sorgo. No proszę bardzo. Słonecznik, słonecznik. Jesteśmy tym zadaniem bez kukurydzy. No tak, tak. Słonecznik. Zakupimy jeszcze polenie, mamy... dobra. Dobrze, coś. To mamy odmienność, jeżeli chodzi o to, co będziemy robić, ale mniejsza z tym. Najważniejsze, żeby wszystko się udało. A ja teraz dojadę sobie do końca, odepnę talerzówkę i polecę pojeździć z tym mlekiem, bo jednak chciałbym coś, niecoś jeszcze zarobić w tym cudownym odcinku. O, proszę bardzo, dziękuję serdecznie i lecimy w długą, ale to mogę już sobie wyłączyć, bo mi GPS na jazdę po drodze nie będzie potrzebny. Gdzieś tam beczuszka, jak dobrze pamiętam, była, ale teraz pytanie, czy ja będę miał tam miejsce, żeby to ogarnąć. Mówicie, żebym tak szybko nie jeździł po tych polnych drogach Deutschem, bo albo Deutscha rozwalę, albo ja wylecę z ciągnika. Ale myślę, że tu jest taka amortyzacja w tym Deutschu, że ani ja, ani Deutsch nie wyskoczy. A tym bardziej w powietrzu. Teraz tak, ja dobrze pamiętam, że beczuszka jest tutaj, ta beczuszka zawsze jest tutaj, bardzo mnie to cieszy. Mogę sobie po nią tutaj wskoczyć. Proszę o podpięcie. O. Drogi gitara. Mogę lecieć, ale zanim, inaczej, może jak się będzie napełniać, to ogarniemy. Może tu się zmieszczę. Tak obornik rozwaliło. Powiedz, że tu jest ciągnik. Pewnie znając życia nie ma. Nie ma. Gdzie masz tak z ciekawości ciągnik? Albo inaczej. Ogarniesz mi paszołóz, żeby wyciągnąć z tego? Z obory? No i jest na gospie głównej. To weź mi, jak możesz ogarnić, bo to już szkoda mi czasu. A ja od razu wezmę z tamtej. Tak mi też nie. Trochę, bo dwie prace naraz robię. Ale... No to wtedy jedną możesz odpuścić na chwilę. Weźmiesz tylko Deutsche i ją po prostu wyprowadzisz, bo jak ja miałbym teraz się wprowadzać i wyprowadzać, to... Dobrze, na razie. Wtedy. Mój Jezu. No to nara. Jedziesz, ty, którędy jedziesz? Tamtędy jedziesz, dobra. Bo... Widziałem tylko kurz, nic więcej, więc się wystraszę, żebyś mi prosto we mnie nie wjechał. Ale uciekasz chyba przede mną, co? Jo. Dobrze. Zobaczymy, ile tu jest mleka, bo to jest taka ciekawostka. Tutaj na czuja tak przyjechałem. Ale no, tam mleka było sporo, więc myślę, że i w jednym, i w drugim miejscu. Ale zobaczymy, bo mleka ponad 40 tysięcy. I teraz tak. Cena spada, ale jeszcze jest dobra. A więc coś, niecoś można wywieźć. Zaznaczymy Polmlek, bo tam jest dobra cena. Jeszcze. Ale sprawdźmy, czy w ogóle to akurat miejsce, ten trigger, to jest nasz do sprzedaży, czy nasz do mleczarni. Bo to też teraz jest bardzo ważne. Niestety nie ma tego opisane. Szkoda właśnie, że tego jakoś nie opisali. Czyli Polmlek i mleczarnia, czy coś w tym stylu. Dwie różne rzeczy, żeby po prostu wiedzieć teraz, który trigger to ten trigger. O, coś w tym stylu. Bo w tym momencie obydwa są te same triggery i po prostu jak dopiero dojedziemy, to wiemy, jak to wszystko wygląda. Ale najważniejsze, żebyśmy coś niecoś sprzedali. 40 tysięcy litrów mleka to jest naprawdę dużo, więc jakbyśmy nawet sprzedali, nie wiem, dwie beczki, trzy w tym momencie, to jest dobry zarobek, reszta na mleczarnię, chociaż to się tam przerabia i jeszcze raz przerabia, więc z tego przerabia. Dużo. Jakby to się tak trochę szybciej przerabiało w sezonie, no to byśmy mieli chyba aż za dużo kapusty z tego, bo naprawdę tam jest około jeszcze 50 tysięcy chyba litrów mleka na mleczarni, które jeszcze się nie przerobiło, więc jakby to wszystko się przerobiło w jednym sezonie, no to nawet nie chcę myśleć, z jaką landarą byśmy musieli jechać na skup, tak jak ostatnio żeśmy jechali i był problem, że New Holland nie dawał rady przez to, że było aż za dużo, no to myślę, że wtedy nawet Deutsch by nie dał rady i też by z tym nie pojechał, ale zobaczymy, chyba ta dobra cena. To jest Zondir, wymiana, później ten duży Deutsch. Jak widzę, posadzą co innego. Jak widzę na Polmleku, to jest chyba na naszej mleczarni. Chyba z tej strony jest mleczarnia? Chyba sprawdzimy. Nie, dobrze, jest na skupie. Gitara, to mi się podoba. Czyli możemy troszeczkę posprzedawać, bardzo mnie to cieszy. Wręcz bym powiedział, że ogromnie mnie to cieszy. I od razu jak mamy te 20 tysięcy, to żeby nie było problemów, od razu oddamy pieniążki, żeby nie korciło, nie kusiło. Chcemy wyjść na zero z bankiem. Lepiej mieć zero w banku i potem na spokojnie coś kombinować, bo jeżeli będziemy mieli już na pewno coś
kombinować i kupować. Chyba wjechał we mnie coś, a jednak nie. Aż odbiłem się prawie, że od niego. Za ręka uciekaj. No, uciekł. Wracając do banku, jak będziemy mieli coś kupować, to na pewno ten kredyt weźmiemy, ale wtedy większy. Ale na razie cieszymy się z tego, że jesteśmy na zero. Może tych pieniędzy dużo nie mamy, ale chociaż wiemy, że cały czas gdzieś oscylujemy na swoich pieniądzach, a nie gdzieś tam pożyczonych, więc bardzo mnie to cieszy, że udało tego mleka się trochę ogarnąć. Dużo też nie będziemy tego sprzedawać, bo jednak ta cena taka najlepsza nie jest, ale to jest chyba tylko stówka różnicy względem najwyższej ceny, więc myślę, że nieźle. Nie spojrzałem dokładnie, ile dostaliśmy za beczkę, kurczę, ale... 9 coś było. To nie jest źle. 10 tysięcy prawie się dostawało, lekko, może ponad 10 tysięcy, więc... Myślę, że jakoś fatalnie na tym nie wyszliśmy. O, jakaś Landara jedzie z przodu. I chyba już nie jedzie. Sąsiady. Wyjechał. Jest, ma jakieś eski Schumachera. Nie ma Ciasiu. Tu chłop robi. Na to bronu, proszę bardzo, zarobiony. Wyjechał z jednego gwiazdku, wjechał do drugiego. Pozdrawiamy serdecznie. Jezu, ma rozerwie tą beczkę. Pozdro dla ciebie. Ale zobacz, jak zapierdziela z nią. To jest piękne. Koła się pourywało, zostało na skupie. Najważniejsze jest to, że dzięki temu Deutschowi, tak szczerze, można naprawdę szybko zrobić taką trasę. Ale najlepszy nasz Gruber się tam gdzieś przestawił, nie wiadomo po co. Nie wiem, co mi stało. Pozdrawiam, jeżeli chodzi o to. Ale ostatnią beczkę sobie zawieziemy i będziemy kończyć akurat. Jak mamy jeszcze akurat możliwość sprzedażową, to zarobimy sobie jeszcze, żeby tak nie zostać z tymi niecałymi 2000, żeby chociaż te 10 tysięcy na koncie mieć na kolejny odcinek, więc a kolejny odcinek Utanasa, myślę, że sprawdzimy, czy uda się bez kredytu to wszystko ogarnąć, bo będziemy na pewno przewijać, będziemy chcieli ogarnąć też biogazownię. Nie wiemy dokładnie, ile tam na biogazowni rzeczy nam wejdzie, ale chyba gnojówki mamy sporo, mamy obornika też dość dużo, więc będziemy mogli pozbyć się go na biogazowni i kiszonki, tak jak dobrze wiecie, też mamy nawet dużo, więc na luzie będziemy mogli to ogarnąć. Tym bardziej, że siana mamy, nawet nie chcę liczyć, jak dużo belek, co jest dziwne u nas, jeżeli chodzi o gospę. Słomy jeszcze więcej. No tego to już nawet, o tym nie chcę wspominać, ale słoma to słowo. Mniejsza z tym, więc w tym sezonie może wyjść tak, że po prostu zrobimy tylko jeden pokos na siano, a cała reszta pójdzie na siano. Kiszonkę i no, nam tej kiszoneczki trochę przybędzie i to jest najważniejsze, że jednak cały czas gdzieś tam kombinujemy i te pieniążki, no nie powiem, że nam z nieba spadają, ale tak robimy, żeby tych pieniędzy było coraz więcej. To skrzyżowanie niekiedy jest takie, że z nienacka może mi samochód wyskoczyć, ale drugi raz dzisiaj no nic takiego mi się nie zdarzyło tutaj, więc ino się cieszyć. Gdzieś ten ruch uliczny się został troszeczkę zmniejszony, a my będziemy mieli ostatni przejazd. Najgorsze jest to, że akurat jedzie coś mi z naprzeciwka, więc muszę poczekać. Sarenki uciekają, nie wiedzą, co się dzieje. Czemu tutaj teraz sarenek jest akurat? Przez to, że tu jest las, czy co? Nie wiem, co tu się... Nie wiem, co tu się odwala, ale... Ale ja już jestem na miejscu. No tak szczerze, no takim zestawem... Takim zestawem naprawdę można ogarnieć. To będzie też beczkę wymienić na jakąś większą. Tak. Też mi się to zdaje, że jednak te 8000 litrów w tym momencie to już jest naprawdę mało, bo jak już dajemy czadu, to dajemy czadu raz, a porządnie, ale zobaczymy, bo może z czasem wleci nam coś porządnego, coś większego i nie będziemy musieli męczyć się ściągnikiem. Ale to taki przedsmak tego, co może być w niedługim czasie. A w tym odcinku serdecznie dziękuję. Do następnego. Na razie, trzymajcie się, pa pa. Cześć.